No więc to, co dzisiaj będzie tematem mojej prelekcji, wojna informacyjna, wojna psychologiczna. To jest taki temat, do którego pewne ośrodki starają się nas zniechęcić. No, czasami spotykamy się z taką reakcją, że co, fuj, to jest inżynieria społeczna, to jest paskustwo, to totalitaryzmem pachnie i tak dalej. Więc taka reakcja przypomina mi, proszę Państwa, przedwojennych pacyfistów. Tutaj dwie wielkie armie na wschodzie i na zachodzie już zbroiły się, przygotowywały do ataku na Polskę, a pacyfiści w Polsce, bo ciekawe, że ani w Związku Radzieckim, ani w Rzeszy Hitlerowskiej pacyfistów nie tolerowano. Oni robili swoją robotę w Polsce. Odmawiali służby wojskowej, czy robili taką właśnie wojnę psychologiczną przeciwko naszej armii. No, słynny wiersz Tuwina, żnij karabinem w bruk ulicy. Nawoływał po prostu do nieposłuszeństwa. I nic mu się z tego powodu nie stało. Tutaj był przykład Urbana, że mu się za co innego nic nie stało. No mamy precedensy. Z punktu widzenia zresztą państwowego czysto, a nie religijnego, to do czego nawoływał Tuwim w przededniu wojny było większym dla państwa zagrożeniem, a co najmniej takim samym. No więc ja uważam, że w sytuacji, kiedy przeciwnik, kiedy nasi wrogowie posługują się fachowo tymi metodami wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, byśmy powinni je nie tylko poznać, ale nauczyć się przeciwdziałania, stosowania przynajmniej niektórych z tych metod, dlatego że jeśli wróg będzie posługiwał się nowoczesną, skuteczną bronią, a my będziemy stosowali albo tylko obronę bierną, blokada, unikać kontaktu, na przykład, proszę Państwa, przedmiotem takiego ataku informacyjnego niedawno ze strony telewizji TVN był cały koncern księdza Rydzyka i on sam. I tam wyszło bardzo ciekawe zjawisko, że ksiądz Rydzyk zastosował metodę obrony biernej. Odcinamy się od kontaktów, nie chce rozmawiać, jego ludzie też nie, oszańcowali się. No to jest linia Maginota. Oczywiście nie negujemy konieczności stosowania w wielu przypadkach takiej właśnie obrony, ale obrona bierna ma to do siebie, że prędzej czy później zostaje przełamana. I w tej audycji mieliśmy tego przykłady. W końcu przeciwnik przełamał to, znalazł słabe punkty i zaatakował. Najlepszą metodą obrony jest atak, proszę Państwa. Myśmy powinni nauczyć się stosować obronę czynną w stosunku do przeciwnika. No ale do tego potrzeba pewnych kwalifikacji. Oczywiście szeregowcom czy podoficerom nie należy zalecać bez odpowiedniego przygotowania szukania kontaktu z przeciwnikiem, zwłaszcza silniejszym. Obrona bierna jest nieunikniona w wypadku, jeżeli oceniamy przeciwnika tak wysoko, że każdy kontakt z nim to będzie nasza przegrana, no to rzeczywiście tylko obrona bierna pozostaje. Ale na dłuższą metę to na pewno nie wystarczy. Proszę Państwa, otóż my w tej chwili żyjemy w epoce wzmożonej wojny informacyjnej. I tutaj fachowość, znajomość socjotechniki tej wojny ma kluczowe znaczenie. Przy czym w Polsce od czasu, kiedy ja przestałem prowadzić zajęcia z cybernetyki społecznej, praktycznie w cywilnych uczelniach nigdzie się tego nie naucza. Czyli elita cywilna ma być całkowicie bezbronna w tej wojnie, a już zwłaszcza elita katolicka w szczególności. Tutaj szerzy się od psychozy typu przedwojenny pacyfizm. Zawsze jak o tych właśnie pacyfistach i tak dalej się mówi, i o gejach, to przypomina mi się taka historia, którą opowiadał ktoś, zresztą w prasie, ktoś starszy, kto przed wojną kończył szkołę średnią i
tam było przysposobienie wojskowe. Jak w ramach przysposobienia wojskowego wszyscy poszli na strzelnicę i mieli odbyć strzelanie, to jeden młody człowiek mówi do sierżanta, który prowadził to strzelanie, mówi, że ja nie będę strzelał, dlatego że ja jestem pacyfista. A sierżant mówi krótko, pacyfista, pederasta, każdy musi strzelać. I koniec. No, właśnie no, takie teksty podoficerskie, dobre podejście, najlepsze. Ja powiedziałem, więc ja mówię, że tu też niezależnie od tego, czy komuś się podobają te metody, ja ich nie będę od tej strony oceniał, czy nie, ale trzeba je przynajmniej poznać na początek, a potem nawet nauczyć się stosować w stosunku do przeciwnika. I tutaj daję od razu przykład. Otóż to jest cytat z podręcznika oficera drugiego oddziału pióra podpułkownika Banacha, wydany w 1938 roku. Bardzo dobry podręcznik. Drugi oddział to jest właśnie oddział wywiadu i kontrwywiadu. Myśmy mieli przed wojną najlepszy wywiad na świecie. To dopiero ostatnio publiczność się o tym dowiedziała w związku z opracowaniem tej komisji polsko-brytyjskiej na podstawie materiałów źródłowych polskich, londyńskich, brytyjskich i również amerykańskich. A jeszcze tam w tym opracowaniu nie ma bardzo ciekawej sprawy, o której ja wiem z materiałów tutaj z archiwów wojskowych polskich. Otóż wywiad izraelski, który ma opinię najlepszego wywiadu świata, no to ja Państwu zdradzę tajemnicę, dlaczego jest najlepszym wywiadem świata. Dlatego, że organizatorów wywiadu jeszcze wówczas ruchu sionistycznego, bo nie było państwa Izrael, ale to była kadra, na bazie której powstał wywiad, a właściwie cztery wywiady Izraela, bo tam są cztery służby wywiadowcze, był szkolony przez polski drugi oddział. Jeszcze w maju 1939 roku, w przededniu wojny, w Andrychowie, niedaleko Wadowic, odbywał się taki kurs wywiadu, dywersji, partyzantki i tam brali udział bojowcy z Irgun Zweileumi, czyli prawica ruchu sionistycznego, i z Hagany, czyli lewica ruchu sionistycznego. Teraz prawica rządzi, długi czas rządziła lewica. Jedni i drudzy mieli wywiad wyszkolony przez polskich specjalistów. Również, jak dowiedzieliśmy się już z tego opracowania obecnego, to wywiad Stanów Zjednoczonych w czasie wojny był również szkolony, organizowany na bazie doświadczeń oficerów naszego oddziału. Między innymi znaleziono tam kilkudziesięciostronnicowe opracowanie na użytek Stanów Zjednoczonych majora Żychonia, szefa ekspozytury drugiego oddziału w Bydgoszczy. Więc proszę Państwa, w tym podręczniku oficera drugiego oddziału znajdujemy, gdyby ktoś był zainteresowany, to mogę umożliwić nabycie elektronicznej wersji tego. Otóż taki cytat. O naszych klęskach i błędach, o ile mają szansę wyjść na jaw kiedykolwiek, społeczeństwo musi się dowiedzieć od nas wcześniej i rzetelniej niż od przeciwnika. Proszę Państwa, czyli jak widzimy, u podstaw socjotechniki walki informacyjnej naszego drugiego oddziału leżała prawda, a nie kłamstwo. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo jest taki stereotyp, że wywiad to operuje głównie kłamstwem. No, oczywiście wywiad radziecki czy wywiad PRL-u operował kłamstwem, ale nasza dwójka operowała prawdą i to jedna z tajemnic przewagi naszej służby wywiadowczej nad innymi. Albo dla cenzury wojennej, proszę Państwa, również z tego podręcznika. Nie ma sensu skrywać przed naszym społeczeństwem tego, co wie o nas przeciwnik. To jest bardzo istotna historia, łączy się z tym poprzednim
nie należy ukrywać tego, o nas sobie przeciwnik, bo inaczej społeczeństwo się dowie wcześniej od przeciwnika. A z kolei z psychocybernetyki wiemy, że najskuteczniejsza jest ta informacja na dany temat, która dociera pierwsza, bo ona stanowi punkt odniesienia dla następnych informacji. Także tu szybkość dostarczania informacji ma zasadnicze znaczenie. Proszę Państwa, oczywiście w PRL-u było odwrotnie. Tu widzimy, jak słaba na froncie walki informacyjnej była służba PRL-u. Przecież tam o najciekawszych sprawach społeczeństwo się dowiadywało z wolnej Europy, a nie z mediów PRL-owskich. Czyli oni popełniali błąd. No, jedna z przyczyn ich upadku. Ale, proszę Państwa, powiedzmy te oddziaływania informacyjne, wojna informacyjna, była znana już od bardzo dawna. Znajdujemy elementy wojny psychologicznej, wojny informacyjnej w Starym Testamencie. Jak najbardziej. Kolega Wronka mówił o tym, że święty Paweł, apostoł narodu, był mistrzem w wojnie informacyjnej. No zresztą to nas nie dziwi, dlatego że on, jak to kiedyś użył takiego sformułowania, moim zdaniem bardzo cennego, Nowak Jeziorański, przecież święty Paweł przedtem był w żydowskiej bezpiece, to w telewizji słyszałem to stwierdzenie. To mu się udało. Nowak Jeziorański nie jest bohaterem złego dramatu, ale trzeba przyznać, że tutaj znakomicie to człowiek, który znał się na wojnie psychologicznej, bardzo dobrze się znał. Tak, no, był fachowcem i dlatego stał się apostołem narodu. Nawiasem mówiąc, jak ja obserwuję te wszystkie zabiegi ilustracyjne i zapowiedź zabiegów dekomunizacyjnych, to według tych obecnych kryteriów święty Paweł nie mógłby być apostołem narodu. Zostałby zilustrowany. To był ubek żydowski, jakby powiedział pan Nowak Jeziorański. Więc znajdujemy również w księgach chińskich dane dotyczące no, dosyć nawet zaawansowanej wiedzy Chińczyków na temat wojny informacyjnej. No może tutaj jeszcze jedna uwaga. Używam tutaj raz stwierdzenia terminu wojna psychologiczna, raz wojna informacyjna. Otóż wojna informacyjna jest czymś szerszym niż tylko wojna psychologiczna. Wojna psychologiczna no to jest tylko tego rodzaju oddziaływanie informacyjne, które wpływa na psychikę człowieka. Natomiast wojna informacyjna jest czymś szerszym, bo dzisiaj może to być na przykład atak hakerski na komputery, które no, nie muszą mieć przełożenia bezpośrednio na psychikę ludzi, więc wojna informacyjna jest czymś szerszym. No, Mongołowie prowadzili bardzo dobrze zorganizowaną wojnę psychologiczną, a jej skutki do dziś są widoczne nawet wśród naszych niektórych historyków. Otóż armia mongolska, armia Chingis Hana, miała znakomicie zorganizowany wywiad. Zanim zaplanowano agresję, no bo Imperium Mongolskie to czysta cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska to po prostu no, bandytyzm podniesiony do rangi oficjalnej istoty polityki państwowej. To było imperium, które żyło z rabunków. Nic samo nie tworzyło, tylko rabowało i podbijało. Ale w dziedzinie wojennej, w tym również wojny informacyjnej, no, miało znakomite narzędzia pierwszorzędne. Więc do wywiadu wykorzystywano przede wszystkim kupców chińskich, którzy szli i prowadzili to, co my dzisiaj nazywamy wywiadem totalnym. Zbierali wszystkie informacje dotyczące obiektu przyszłego ataku. Zbierali informacje oczywiście czysto militarne, to znaczy o liczebności armii, o uzbrojeniu, zaopatrzeniu, o możliwościach zaopatrzenia dla ludzi i koni, no bo środkiem transportu armii mongolskiej były konie.
zbierali informacje o waśniach, czy to religijnych, czy etnicznych, i możliwości wykorzystania właśnie w wojnie psychologicznej, wykorzystania do dezintegracji obiektu ataku, i wreszcie o waśniach między władcami, między suwerenami a wasalami. Wszystko to spisywali pismem chińskim, to był znakomity szyfr jak na owe czasy, bo któż w Europie znał wtedy pismo chińskie, język chiński. Spisywali to kupcy, handlowali oczywiście, wszystko było ok. Myśmy powiedzieli, że to byli oficerowie wywiadu mongolskiego pod przykrywką, tak jak Wyszkowski w naszym dzienniku sprzed 2 dni napisał, że w momencie startu III Rzeczypospolitej stopień agenturyzacji dziennikarzy w mediach był 60%. No to byli tacy pod przykrywką albo agenci, mówiąc w dzisiejszym języku. Potem na podstawie tych danych sztab mongolski bardzo precyzyjnie planował atak, ale ten przed frontem armii mongolskiej szli ludzie od dywersji informacyjnej, którzy szerzyli plotki, pogłoski o liczebności armii mongolskiej, że to są takie masy, że to w ogóle nie ma co próbować z nimi walczyć. O głupocie i okrucieństwie, że to są ludzie tacy głupi, okrutni, ci Mongołowie, że no, z nimi nawet żadna dyskusja nie jest możliwa, tylko uciekać jak najdalej. Wreszcie o wykorzystywano takich odwróconych agentów, to znaczy ludzi przeciwnika, z których robiono własnych agentów. Ale nie tylko do rozpoznania, ale przede wszystkim do dywersji, do szerzenia takich pogłosek, albo do wywoływania waśni, na przykład dynastycznych, albo religijnych, żeby ludzie sami sobie skakali do gardła, i potem dopiero na tak przygotowany informacyjnie teren uderzała już energetycznie armia mongolska. Jako że w cybernetyce społecznej walkę ogólnie dzielimy na walkę energetyczną i walkę informacyjną. W walce energetycznej do niszczenia przeciwnika jest używana energia. No, dawniej to była energia mięśni ludzkich lub zwierzęcych, koni, słoni bojowych. Później energia wyzwalana przy spalaniu prochu, później przy detonacji materiałów wybuchowych, wreszcie teraz przy wybuchach termojądrowych. To wszystko jest niszczenie energetyczne. A w wojnie informacyjnej do niszczenia przeciwnika używamy informacji. Tym nabojem, tym ładunkiem, który przeciwnika ma zniszczyć, jest właśnie informacja. Przy czym do XX wieku wyłącznie zasadniczą rolę odgrywało jednak niszczenie energetyczne. W końcu decydujące znaczenie miał atak armii mongolskiej, na przykład w omawianym przypadku, zajęcie tego terenu, zniszczenie, wymordowanie fizyczne, energetyczne, zniszczenie przeciwnika. Przy czym nawet przy tym niszczeniu energetycznym element psychologiczny również miał swoje znaczenie. Na przykład Mongołowie stosowali taką taktykę, że rozmieszczali, no niestety nie mamy tutaj tablicy, ale proszę sobie wyobrazić, że tutaj na jednym skrzydle i na drugim były najsilniejsze oddziały mongolskie, a frontalnie uderzał stosunkowo słaby oddział na przeciwnika. Ten oddział, który uderzał frontalnie, był z założenia pokonany. Przeciwnik pokonywał ten oddział, co frontalnie atakował, rzucał się w pościg, uradowany, że o, już mamy zwycięstwo, i wtedy był okrążany. Efekt okrążenia to jest efekt niejako psychologicznie obezwładniający i zwiększający wrażenie o liczebności przeciwnika. Stąd przekonania o tych wielkich masach. W rzeczywistości armia mongolska w sumie była bardzo duża, liczyła 700 tysięcy, ale rozrzuconych na olbrzymim obszarze Eurazji, od Pacyfiku aż tutaj, powiedzmy, po Dniepr czy po Bug. W poszczególnych bitwach
nie mogły brać udziału tak wielkie siły. Na przykład pod Legnicą również nie było tak wielkich sił mongolskich, tylko taktyka była lepsza. I ten efekt psychologiczny, i do dzisiaj panuje przekonanie, że to właśnie wielką masą zalano naszych rycerzy. I dlatego ich pokonano. Nie docenia się kunsztu, a zwłaszcza tego kunsztu w wojnie psychologicznej. Później Napoleon również jest znany jako mistrz wojny energetycznej, bóg wojny, ale mało kto wie, że on był również mistrzem wojny informacyjnej. Oprócz tego, że stworzył wspaniałą wielką armię, to stworzył też wspaniały wywiad i wspaniałą policję. Do celów wywiadowczych zresztą potrafił posługiwać się również lożami masońskimi. Loże masońskie, że tak powiem, urabiały psychologicznie, ideologicznie grunt dla oddziaływania ideologicznego, a za nim również operacyjno-militarnego wielkiej armii. No tutaj na przykład na posiedzeniach lóż masońskich w Warszawie, a protokoły się zachowały oryginalne, wielu Napoleończyków, masonów właściwie wygłaszało referaty ku czci Napoleona. To się zresztą w masonerii, tym ortodoksyjnym masonom, nie podobało, takie instrumentalne traktowanie ich organizacji. Później masoneria weszła w konflikt z Napoleonem. Wtedy masoni zaczęli pracować już przeciwko cesarzowi. Zresztą w końcu cesarz został pokonany. Również dzięki zdradzie braci masonów. Talleyrand czy Fouché tu są klasycznym przykładem, ale też mało kto wie, że Napoleon stworzył bardzo ciekawą formację policyjną, którą we Francji nazywają brodatymi. To jest nieliczna formacja kadrowa, no szacuje się, że może ich być do 200 ludzi w skali całego kraju. Napoleon stworzył ich w 1812 roku i ich zadaniem jest pilnowanie najwyższych dygnitarzy państwowych. Ich klasa średnia i dolna nie interesuje w ogóle. Ich tylko interesują najwyżsi decydenci państwa. Kto tam do nich należy, to nikt nie wie. Przypuszcza się, że oczywiście prefekt policji paryskiej, tam różni prokuratorzy republiki i tak dalej. Najwyżsi ludzie z wojska, z policji, z prokuratury, ale to są tylko przypuszczenia. Dlatego, że faktycznie tylko głowa państwa, Napoleon wówczas, a później kolejne głowy państwa francuskiego, stykają się z szefem tych brodatych i dają mu zlecenia. Proszę państwa, instytucje te zachowano mimo kolejnych rewolucji. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zupełnie inaczej postępowano niż u nas w tej chwili się postępuje z tajnymi służbami. Brodatych przejął Ludwik XVIII, przejął Karol X, przejął Ludwik Filip, przejął Napoleon III, przejęła III Republika i do dzisiaj nie istnieją. Między innymi jak de Gaulle chciał wystąpić ze struktur wojskowych NATO, to zlecił brodatym atak informacyjny na Stany Zjednoczone. I przeprowadzili to bardzo precyzyjnie, urobili tak opinię publiczną we Francji, że dzisiaj Francja jest bardzo negatywnie nastawiana do Stanów Zjednoczonych. To jest w dużej mierze właśnie dowód skutecznej roboty tych brodatych. No ale co jest bardzo ciekawe, jak oni działają. Oczywiście z pewnością mają wpływ na media, ale przede wszystkim tutaj chodzi o coś innego. Otóż każdy z dygnitarzy francuskich, również ministrowie i premierzy rządu, wiedzą jedno, że gdyby działali na szkodę państwa francuskiego, no na przykład tak jak niektórzy nasi dygnitarze działają na szkodę państwa polskiego, tylko nasi dygnitarze są bezkarni cały czas, od pewnego szczebla wzwyż są bezkarni. Jeszcze tam do szczebla wiceministra to czasami to jakoś się im wymiar sprawiedliwości i policja dobierze do skóry, ale od pewnego szczebla już jest bezkarność.
To we Francji taki minister wie, że oczywiście nie będzie stawiany przed sądem, bo to podrywa autorytet państwa, ale no, przypadki chodzą po ludziach, a nie po górach i albo zginie w wypadku samochodowym, albo go herszlak trafi, albo coś w tym rodzaju. I oczywiście to będzie przypadek czysty. Kto by tam węszył jakąś robotę, no to wiadomo, obsesjona spiskowa teoria dziejów, prawda? Policja się nie zajmuje spiskową teorią dziejów, nieprzypadkowo, bo oczywiście odpowiedni przełożony powie, że tu nie drąży z tej sprawy. Autorytet państwa będzie zachowany, a dygnitarz będzie ukarany i to karą śmierci faktycznie. I to jest dzieło Napoleona, proszę państwa, zachowane przez wszystkich następców. Bo dobrych narzędzi się nie niszczy, tylko się wykorzystuje. Proszę państwa, takie nowoczesne metody wojny psychologicznej wyłożył Gustaw Le Bon w swojej książce Psychologia tłumu. W polskim tłumaczeniu dwa razy ona się ukazała, raz przed wojną i raz w 1985 roku. Jest jeszcze druga książka, bardzo ciekawa, Psychologia rozwoju narodów, również Le Bona, która wyszła tylko jeden raz w latach 90. XIX stulecia. I to jest kapitalna rzecz. Ja, jeżeli państwo gdzieś to znajdą w jakichś starych bibliotekach, to radzę skserować i przeczytać. To jest bardzo dobre wprowadzenie, takie czysto naukowe, tradycyjne, ale zachowujące do dziś swoją wartość, do teologii narodu. Znaczy przed lekturą testamentu właściwie naszego papieża Jana Pawła II, jakim jest pamięć i tożsamość, wyszła po raz pierwszy w roku bieżącym, czyli w roku śmierci naszego papieża, to wcześniej warto przeczytać Psychologię rozwoju narodów Le Bona, ale proszę zrobić test, jeśli znacie socjologów, psychologów, historyków, etnografów, czyli ludzie, którzy się zawodowo powinni tym tematem interesować, to proszę spytać, czy oni słyszeli o takiej książce Psychologia rozwoju narodów Gustawa Le Bona. Psychologię tłumu znają wszyscy, a to i drugie nie. Proszę sprawdzać, bo ja mówię, że w nauce nie trzeba wierzyć na słowo, tylko sprawdzać. Wszystko, o czym ja mówię, jeśli tylko jest szansa, to proszę sprawdzać. Otóż on właściwie mówi tak, metody działania wodzów według Le Bona. To są trzy zasady. Twierdzenie, powtarzanie i zarażanie emocjonalne. To jest podstawa. Ja zacytuję tutaj. Państwo ten cytat mogą znaleźć również w mojej książce Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RP we wstępie. Być może tutaj kolega Wronka zrobi wznowienie, bo to była książka wydana przez Akademię Świętokrzyską jako podręcznik dla moich seminarzystów, głównie oficerów policji i wojska, bo tam była cała grupa na politologii właśnie specjalnie dla oficerów policji utworzona, jako że w ramach, no, że tak powiem, przebudowywania, transformacji państwa z PRL-u w tak zwaną trzecią RP, zlikwidowano Akademię Spraw Wewnętrznych i tym samym obniżono poziom szkolenia kadr policyjnych o jeden szczebel, bo te szkoły policyjne oficerskie to są wyższe szkoły zawodowe, czyli odpowiednik licencjatu. Akademia Spraw Wewnętrznych, jaka ona tam była, taka była, ale była to uczelnia akademicka i w tej chwili nie ma uczelni akademickiej, więc w resorcie spraw wewnętrznych. W związku z czym po prostu Akademia Świętokrzyska, wówczas jeszcze Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, podpisała z Komendą Główną Policji taką umowę i tam oni się kształcili, więc to był dla nich głównie podręcznik. Otóż tam cytuję Le Bona z Psychologii tłumu. Przeczytam państwu taki fragment, bo jednak źródła są najciekawsze. Do politologii tutaj źródło audiowizualne państwo mieli wczoraj na nocnym czy wieczornym seansie zaprezentowane o nocnej zmianie, a tutaj
znowu ze źródła z psychologii tu. Cytuję. Najlepszą metodą wszczepienia jakiejś idei w duszę tłumu jest proste twierdzenie, bez oparcia go o jakiekolwiek rozumowanie. Pozbawiona wszelkich dowodów i nie licząca się nawet ze znaną tłumowi rzeczywistością. To jest wykład z socjotechniki manipulacji, proszę powiedzieć. Im myśl zawarta w twierdzeniu jest bardziej skupiona, im bardziej pozbawiona nawet pozorów uzasadnienia i dowodu, tym większą zdobędzie moc, tym silniej oddziała na budzenie się uczuć w tłumie. Tą drogą postępowały wszelkie religie, podając swe dogmaty w twierdzeniach prostych i kategorycznych. Każdy mąż stanu, każdy przemysłowiec zna dobrze wartość twierdzenia, bez którego nie mogliby oni należycie bronić pewnych spraw, ani reklamować swoich towarów. To jest bardzo ciekawe, bo zarazem mamy podstawę marketingu współczesnego. Tu koniec cytatu, proszę Państwa. On mówi tutaj o religii, idei. Trzeba jedno zastrzeżenie tu zrobić koniecznie. Mianowicie to akurat nie dotyczy jednej, jedynej religii naszej. Dlatego, że jest ona jedyną religią naukową. I właśnie tak jak to w encyklice Fides et Ratio mamy wyłożone, to są dwa skrzydła, więc na równi. Wiara i rozum. Jest dogmat przecież ogłoszony przez pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku o możliwości rozumowego dochodzenia do prawd wiary. I to jest unikat. Nie ma żadnej drugiej takiej religii. To jest nasza diferencja specyfika w sferze metodologicznej, tak bym powiedział. Więc to akurat religii katolickiej, kościoła rzymskokatolickiego nie dotyczy. Ale wszystkich innych oczywiście jak najbardziej. My kładziemy, powinniśmy przynajmniej kłaść nacisk na to, co jest naszą diferencja specyfika, czyli specyficzną cechą, odróżniającą nas od innych religii w sensie metodologicznym oczywiście, nie mówię tu o stronie dogmatycznej, bo tu jest różnic dużo więcej, ale w sensie metodologicznym właśnie rozumowe uzasadnianie zasad wiary. I no, nie mogę się powstrzymać od przykładu rozmywania tych spraw w Kościele. Otóż w dawnych czasach, zgodnie z nauką świętego Tomasza z Akwinu, wykład dogmatyki w seminariach, a również ja jeszcze na nauce religii w szkole średniej tak się uczyłem, że przez rok był wykład dogmatyki z dowodami oczywiście, a że już niestety zlikwidowano wtedy propedeutykę filozofii, towarzysz Berman, który nadzorował te sprawy, Jakub Berman, nie mylić, z Adolfem Bermanem, jego stryjecznym bratem, który był przywódcą sionistycznym i potem do Izraela wyemigrował, to był stryjeczny brat. Zawsze na pytanie, czy Jakub Berman był Żydem, odpowiadam nie, to jego brat stryjeczny był Żydem. No nie. No nie. No nie, czego się Państwo śmieją? Tu nie ma śmiesznego. W każdym razie sytuacja była taka, że podawano, tak jak w matematyce, zwrócił mi na to zresztą uwagę nawet nie teolog, a chyba najwybitniejszy z żyjących polskich matematyków, profesor Andrzej Szyncel, członek zresztą Arki Konfraterni Literackiej i człowiek niesłychanie pobożny, znawca teologii również, że teologia to jest tak jak matematyka. Jest dziedziną dedukcyjną, zaksjomatyzowaną, dobrze, jest założenie, teza, dowód. Tak się wykładało kiedyś teologię. Ja się teraz dowiaduję, proszę to zweryfikować, na ile moje informacje są reprezentatywne dla całej zbiorowości generalnej, że teraz się to inaczej wykłada, nie metodą nauk ścisłych, matematyczną, analogiczne jak w matematyce, ściśle mówiąc, tylko inaczej. Mówi się, kiedy ten dogmat został ogłoszony, jak go rozumiano kiedyś, a
A jak potem, jak się teraz go rozumie, jak być może w przyszłości będzie rozumiany, no to jest, ja abstrahuję to od innych skutków tego rodzaju wykładu dogmatyki, ale to jest przejście z metod dedukcji charakterystycznej dla nauk ścisłych do metody empiryczno-porównawczej charakterystycznej dla nauk humanistycznych, czyli jest to regres metodologiczny. To jest pierwszy krok do rozmycia dogmatów. No, jest nawet w matematyce współczesnej teoria zbiorów rozmytych, ale ja bym nie traktował jako postęp przechodzenia od zbiorów nierozmytych do zbiorów rozmytych, w teologii zwłaszcza, bo to później prowadzi w konsekwencji do rozmywania również etyki, względność etyki, no pewne tezy etyki rozumiano kiedyś tak, teraz inaczej. Parę dni temu się dowiaduje, że nawet tekst Ojcze Nasz w modlitwie pańskiej został zmieniony, skomercjalizowany. I daruj nam nasze długi, jako i my darujemy naszym dłużnikom. No, przecież dług to nie musi być równoznaczny z winą. To jest już rozmycie. To jest w cybernetyce jakościowej teorii informacji nazywamy, że to jest pseudoinformacja dysymulacyjna, czyli rozmywanie. To jest element wojny psychologicznej. Zaraz zresztą o tym powiemy. Dalej, będę cytował dalej Le Bona. Twierdzenie dopiero wtedy wywrze pożądany wpływ, kiedy będzie ustawicznie powtarzane w tej samej formie. Napoleon twierdził, że jest tylko jedna dobra forma retoryczna. Powtarzanie się. Bardzo istotna sprawa, a w tej chwili coraz inaczej. A ten dogmat, czy tą normę etyczną, to my tam kiedyś tak żeśmy rozumieli, a teraz tak, kiedyś chodzi o winy, a teraz chodzi o długi. Czyli dług z winą zaczyna się zlewać. No zresztą to jest zarazem nawrót do Starego Testamentu. Bo w Starym Testamencie, na przykład w Pięcioksiągu Mojżesza, jest taki tekst. Jahwe mówi do Mojżesza jako przedstawiciela narodu wybranego. W Starym Testamencie było takie podejście. No ale to jest regres, a nie postęp. Używając tego języka współczesnego. Dalej, cytuję. Dzięki powtarzaniu wypowiedziane poglądy przenikają do duszy tłumu, a w końcu, czy są rozumiane, czy nie, zostają uznane za prawdę, na którą się nie dyskutuje. Skoro pewne twierdzenie powtórzono odpowiednią ilość razy, zwłaszcza gdy to powtarzanie zyskuje zgodę większości zainteresowanych, wówczas powstaje tak zwana opinia publiczna, która z chwilą pojawienia się na widowni niesie ze sobą potężne działanie zarazy. Idee, uczucia, wierzenia, poglądy itd. nurtujące w tłumie posiadają taką moc zaraźliwości jak najbardziej złośliwe bakterie. Koniec cytatu. Ja bym tu od siebie dodał, że to dotyczy przede wszystkim tak zwanych idei pierwotnych tłumu, które są podstawą innych poglądów i stanowią punkt odniesienia dla przyjmowanych informacji. To jest bardzo ważna sprawa i my w tej chwili jesteśmy poddani manipulacjom według tej recepty Le Bona. Amerykańska zresztą propaganda, reklama na tym bazuje, również na tym bazowała propaganda i reklama hitlerowska. I nie jest przypadkiem, że Niemcy, rząd Bawarii, który jest właścicielem praw autorskich do Mein Kampf, podstawowego dzieła Hitlera, nie chce, żeby to wychodziło w języku polskim. Oczywiście to uzasadnienie, co oni podają, no to można powiedzieć, to jest takie medialne uzasadnienie propagandowe, ale proszę Państwa, to ma głębsze podstawy, dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę choćby elementy socjotechniki, propagandy wyłożone przez Hitlera w Mein Kampf, a one są wyłożone w takim rozdziale organizacja i propaganda. Tam reszta to są takie bardziej ideologiczne rozważania. Natomiast
w tym rozdziale organizacja i propaganda mamy bardzo precyzyjny wykład socjotechniki manipulacji, którą kierowcy się posługiwali niezwykle sprawnie i na przykład posługiwanie się kłamstwem, co Hitler pisze. Jeżeli propaganda musi posługiwać się kłamstwem, wówczas według Hitlera musi to być kłamstwo wielkie i bezczelne, gdyż masy same często uciekają się do drobnych kłamstw i w małych sprawach są podejrzliwe. Natomiast nigdy nie przyszłoby im do głowy kłamstwo w wielkim stylu. Dlatego też łatwiej padną jego ofiarą. Masy nie zechcą wierzyć, że ktoś mógłby je bezczelnie okłamać w wielkim stylu. Dlatego też wielkie kłamstwo, nawet jeśli zostanie zdemaskowane, zawsze pozostawi ślad w umysłach mas. No i zarówno Hitler, jak i Goebbels uważali, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się dla nas dogmatem. No, proszę Państwa, na naszych oczach mamy przykład zastosowania tej zasady przecież. Każdy sobie znajdzie przykładów multum, ale przede wszystkim chodzi mi o wielkie kłamstwo dotyczące polskich obozów koncentracyjnych, wielkie kłamstwo dotyczące współudziału Polaków w tak zwanym Holokauście, czyli w mordowaniu Żydów, tak. I to kłamstwo powtarzane dostatecznie wiele razy zostało przyjęte nawet przez ludzi dobrej woli, ale bezkrytycznych, którym się nie chciało pojechać do Jedwabnego i tam u źródeł zbadać, jak to było naprawdę, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak to naprawdę było. Mam informacje od ludzi z Jedwabnego. Proszę powiedzieć. Prosto. Więc prawda jest porażająco prosta. Otóż w przededniu tego mordu przyjechała duża ilość żandarmerii niemieckiej. Trochę też gestapowców w mundurach SS, ale to raczej jako organizatorzy. Zwykła żandarmeria się pojawiła. I jedyny moment, gdzie można mówić technicznie o jakimś mimowolnym współudziale, polegał na tym, że kilku Polaków żandarmi wzięli pod karabinami i kazali pewną ilość kanistrów z benzyną z samochodów przenieść pod tą stodołę. Ale tak, po pierwsze to było pod przymusem, po drugie ci ludzie prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, do czego ta benzyna posłuży na drugi dzień. No, to jest jedyna rzecz, którą rzeczywiście można powiedzieć, że była, ale całkowicie nieświadome. Zresztą gdyby odmówili noszenia tych kanistrów, to by ich prawdopodobnie tam Niemcy co najmniej pobili do nieprzytomności albo ich zastrzelili. Na drugi dzień żandarmi niemieccy wyganiali na środek rynku Żydów, wybranych Żydów, to znaczy takich, którzy byli uważani za podejrzanych o to, że mogą stanowić bazę dla wywiadu czy dla partyzantki sowieckiej, albo byli związani z aparatem przymusu sowieckim. Bo nie wszystkich tam przecież zamordowano, tylko 200 kilkadziesiąt osób, a Żydów było więcej. Później reszta Żydów została zamordowana w ramach tej masowej akcji eksterminacyjnej. Rok później dopiero. A tutaj wyprowadzono tych tam 200, powiedzmy kilkudziesięciu i Polaków, ale Polakom kazano stać naokoło, z tym, że wszystko było na zewnątrz obstawione żandarmerią i ani żaden Żyd, ani Polak nie mógł stamtąd się wydostać, bo go od razu kolbami albo bagnetami zaganiano. No i tym Żydom kazano tam plewić na rynku z tym posągiem Lenina. To są znane rzeczy i to jest prawda. No a Polacy stali i się przyglądali, więcej nic od nich nie wymagano tam, mając za plecami żandarmów. Po czym żandarmi kazali uformować Żydom pochód z tym posągiem Lenina na czele. To jest też znane i to jest z propagandy i to jest prawdziwe. No najgorsza jest taka szara propaganda, elementy prawdy pomieszane z elementami kłamstwa. I ten pochód kazano maszerować, jak się później okazało, w kierunku tej stodoły. Tu już w tym momencie Polaków nie zmuszano, ale była ciekawość, no co to dalej będzie. Ciekawość, pierwszy stopień to piekła, no niestety. I tu z ciekawości
no nie wiadomo czy wszyscy, ale duża ilość ludzi szła, bo co też tam dalej będzie, jakieś może cyrki takie, zabawy. Nieapetyczne, ale no, tam powiedzmy, zważywszy na to, że pewna część ludności żydowskiej, bynajmniej nie większość, ale pewna część współpracowała z władzami okupacyjnymi sowieckimi, no to można tą ciekawość zrozumieć. No i ten cały pochód został przez żandarmów skierowany w kierunku tej stodoły. Żydów zagoniono do stodoły, która, jak się okazała, była wcześniej, ale już przez Niemców, nie przez Polaków, przez Niemców oblana benzyną i strzałem z rakietnicy natychmiast podpalono. No, rakieta wystrzelona z rakietnicy ma olbrzymią temperaturę, więc to natychmiast spłonęło. Nie jest wykluczone, że ktoś z ciekawych gapiów, z Polaków, mógł tam też zajrzeć do tej stodoły i też spłonąć tam razem z tymi Żydami. Mieszkańcy taką hipotezę, mieszkańcy Jedwabnego, wysuwali, że jest to całkiem możliwe. Gdyby była pełna ekshumacja, można było być może coś takiego wykryć, ale do niej niestety nie dopuszczono. No i proszę Państwa, tak wygląda prawda o Jedwabnym. Porażająco prosta. Ktoś, kto żył w okresie okupacji, a ja wtedy żyłem i pamiętam, jak to wyglądało, ta prawda jest wręcz oczywista. No ale ile w tej chwili żyje osób, które pamięta okupację i ma taki punkt odniesienia, prawda? Ja mam pytanie, skąd tam się wziął ten posąg Lenina? A nie, no to był posąg urzędowy postsowiecki. W jakimś urzędzie pewnie stał. No tam przedtem była okupacja sowiecka, no to Lenin był przedmiotem kultu pseudoreligijnego. No więc to, proszę Państwa, jak widzimy... Może jeszcze takie pytanie, czy... Proszę, proszę, na bieżąco. Żeby tą ekshumację przerwać, Kaczyński był przymuszany jakoś z góry, czy on po prostu sam osobiście podjął taką decyzję? Proszę jest... go spytać. Ja nie wiem, ja nie jestem rzecznikiem Kaczyńskiego. Był wtedy ministrem sprawiedliwości. Tak, tak, tak. I to on właśnie przerwał. On przerwał, tak. Ale nie wiem, to jego trzeba spytać. Bo właśnie ciekaw, dziwna sprawa, że ludzie go nie pytają na wiecach wyborczych o to właśnie. To jest bardzo ciekawa rzecz. No ale to chodzi o to, że te powtarzane kłamstwo tak się przyjęło, że nawet jak teraz je przygwarzamy, to ludzie, ci co uwierzyli w kłamstwo, nie chcą wierzyć, że ktoś mógł ich tak bezczelnie okłamać. No ale teraz przechodzimy do nowszych tekstów. Otóż będę się tu posługiwał podręcznikiem amerykańskim, wydanym w Waszyngtonie w 1954 roku, pióra Leinbergera, Wojna psychologiczna, taki nosi tytuł. Z tym, że zostało to później przetłumaczone na język polski, wydane przez wydawnictwo MON. I to jest bardzo ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, bo tu jest już znaczny postęp w stosunku do Lebona, czy nawet Hitlera. No to są, pisze tak, cytuję, obydwie wielkie wojny wykazały, że znaczenie ideologii lub wiary politycznej jako sił napędowych wojny coraz bardziej wzrasta. I teraz, ile czasu potrzeba, aby pozyskać ludzi przeciwnej strony? W jakich okolicznościach można polegać na słowie honoru wroga? W jaki sposób można całkowicie zniszczyć heretyków, obecnie czytaj elementy wywrotowe? Ja bym dodał dzisiaj terrorystów, na przykład. I przy czym przez ideologię Leinberger definiuje, cytuję, ideologia jest to system głęboko zakorzenionych wierzeń dotyczących podstawowych zagadnień życia i spraw człowieka. Koniec definicji. Czyli to jest tak szeroka definicja, że religia się też mieści w tej definicji jako pewnego typu ideologia. No to jest bardzo ciekawe. I dalej cytuję Leinbergera. Czy wiara wroga ma jakieś słabe punkty, które pozwoliłyby na skierowanie jej w odpowiednim czasie przeciwko samym wyznawcom? No. Tutaj przebogaty materiał znajdujemy w historii Kościoła po II Soborze Watykańskim. Wróg znalazł słabe punkty,
i je wykorzystał przeciwko nam. Wczoraj tutaj kolega Lonka dawał przykłady, zwłaszcza w tym gronie chyba nie muszę nawet mnożyć ich, bo znamy ich aż na to dużo. I teraz dalej cytuję. Naród może przejść z jednej wiary na drugą, jeżeli stanie przed alternatywą. Zmiana wierzeń lub eksterminacja. Jednostki upierające się przy starej wierze zostaną zniszczone. Aby doprowadzić ludzi do nawrócenia się na nową wiarę, trzeba zmusić ich do udziału w publicznych ceremoniach i narzucić im język nowej wiary. To jest bardzo ciekawe. Kontrwywiad musi być przy tym stale czujny i uważać na opierające się elementy. Nowa wiara zostanie powszechnie przyjęta tylko wtedy, gdy pokonana wiara pozbawiona jest wszelkich środków oddziaływania. Koniec cytatu. Jest bardzo ciekawe. Proszę sobie przypomnieć z naszego już doświadczenia, jak przed 89 rokiem udział w pochodach pierwszomajowych, w różnych demonstracjach był obowiązkowy i narzucano język. Ten język do dziś funkcjonuje. I to funkcjonuje często również u ludzi, którzy się uważają za antykomunistów. Przecież jeżeli ktoś operuje pojęciami kapitalizm, socjalizm, budowaliśmy socjalizm, teraz budujemy kapitalizm, to jest język marksistowski. On nadal tkwi, nawet jeśli nienawidzi tego marksizmu, to nadal mentalnie tkwi w siatce pojęć marksistowskich. No a to jest taka siatka, która powstała w wyniku pewnego procesu ewolucji. Najpierw zaczęło się od odrodzenia, a jakże, później reformacji, później panteizmu, później deizmu, masonerii, następnie liberalizmu, bo właśnie liberalizmu od masonerii nie należy oddzielać, to nawet badacze, no bynajmniej nie katolicy, mówią o pewnym systemie liberalno-wolnomularskim, alias liberalno-masońskim. Masoneria jest religią liberalnego kapitalizmu, proszę Państwa. Tych rzeczy nie da się rozdzielić. Następnym krokiem na tej ścieżce rozwojowej był marksizm. Ja powiem więcej, to może trochę zszokować kogoś, ale po prostu marksizm był wyższym etapem na tej linii rozwojowej. Proszę Państwa, mało kto wie, ale ja o tym piszę, między innymi w jednej z tych książek, które tutaj Państwu przywiozłem, Historia systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego, że po rewolucji bolszewickiej na kongresie Kominternu w 1922 roku na wniosek Trockiego Komintern podjął uchwałę o kategorycznej niedopuszczalności przynależności członków partii komunistycznych i robotniczych do organizacji masońskich, jako że masonerię uznano za burżuazyjną organizację. Jeden z pierwszych dekretów bolszewickich po rewolucji to była delegalizacja organizacji masońskich, które przygotowały grunt dla rewolucji bolszewickiej, ale na pewnym etapie stały się już niepotrzebne. To już były zaplute karły dnia wczorajszego, jakby to ktoś inny powiedział. Tak, ale była taka sytuacja, że wielu komunistów zachodnich należało ostentacyjnie do róż masońskich, zwłaszcza Komunistycznej Partii Francji wielu towarzyszy należało do Wielkiego Wschodu. I jeszcze się z tym obnosiło, więc na wniosek Trockiego uchwalono, że nie wolno. Ale mało tego, bardzo potraktowano to precyzyjnie. Ci towarzysze, którzy należeli do masonerii, musieli wystąpić, ogłosić o tym w prasie partyjnej, więc nie tam po cichutku, tylko ogłosić w prasie partyjnej. Mało tego, mimo tego pokajania się, przez 2 lata podlegali karencji. Nie wolno im było pełnić żadnych funkcji partyjnych związanych z przemawianiem do ludzi, więc nawet agitatorami powiatowymi nie mogli być bywsi masoni.
tak nieufnie traktowali komuniści, no i ze swego punktu widzenia też całkiem słusznie. Trocki znał temat, bo on się masonerią bardzo interesował. No i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na zakończenie stwierdzono coś, no chyba najmocniejszego, że ukrycie przed władzami partyjnymi przynależności do loży masońskiej będzie traktowane jak próba infiltracji partii przez wrogą agenturę. No wiadomo, czym to groziło. Do ziemi po prostu takich ludzi wysyłano na rekolekcje pod trawnik. To jest oczywiste, jeżeli ktoś zna ten ciąg rozwojowy, jego ewolucję, to jest oczywiste, że tak musieli traktować. To już było przestarzałe na poprzednim etapie. No, Stalin po prostu masonów traktował jako tak zwanych pożytecznych idiotów, no, którzy przygotowują grunt w krajach burżuazyjnych, ale jak klasa robotnicza obejmuje władzę, no to są niepotrzebni. Jak się nie wyrzekną starych wierzeń, to się z nimi robi porządek w brutalny sposób. Nie wszyscy masoni to rozumieli zresztą, ale w naszym obozie też nie wszyscy to do dziś rozumieją. W tej chwili mamy regres na tej linii rozwojowej. Od komunizmu do liberalizmu i masonerii. Przecież w Polsce w tej chwili mamy zalegalizowane 3 obrządki masońskie. Tego przed wojną nawet nie było. Proszę bardzo, to są oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenia. Ale przez wojnę były zakazane loże masońskie. To znaczy w 1938 zostały zakazane wszelkie, ale przedtem one nie były, polskie przynajmniej loże nie były zalegalizowane, choć oczywiście ich władze nie zwalczały, no bo różni dygnitarze tam należeli. Więc sytuacja wygląda tak. Dalej cytuję ten podręcznik wojny psychologicznej amerykański. Gdyby jednak szybkie i masowe nawrócenie wymagało nazbyt intensywnych działań wojennych, ten sam rezultat można by osiągnąć, tolerując starą wiarę, a to jest chyba najciekawsze, lecz równocześnie dając nowy szereg istotnych przywilejów. Podbity naród zachowuje w skromnym zakresie swą starą wiarę i zwyczaje, lecz tylko w życiu prywatnym. Wszelki udział natomiast w życiu publicznym i politycznym, kulturalnym lub ekonomicznym uwarunkowany jest przyjęciem nowej wiary. W ten sposób członkowie społeczeństwa wybijający się w procesie bogacenia się, zdobywania władzy lub nauki w ciągu kilku generacji stają się wyznawcami nowej wiary. To, co pozostaje ze starej, to przesądy pozbawione wszelkiej mocy i majestatu. Koniec cytatu. Proszę patrzeć, że według tej recepty zwalczano Kościół w PRL-u. Ale proszę patrzeć, że to nie jest recepta z Moskwy. Bo obecna propaganda obecnego reżimu mówi, że wszystko zło z Moskwy pochodzi. Algorytm zwalczania religii w Związku Radzieckim był zupełnie inny. Właśnie raczej ten pierwszy. Wymordowano wszystkich popów i archirei wiernych carowi i odtworzono cerkiew i owszem, ale na bazie agentów i kadrowych oficerów KGB. Znam na przykład konkretny przypadek, w którym no, jedna z wysoko postawionych osób duchownych na terenie Sojuzu była majorem, kadrowym majorem KGB, no, wyższym oficerem. I nie ukrywała tego w ogóle wobec wyznawców, którzy mówili, no to więcej załatwi dla Kościoła, kadrowy pracownik. Doktor Brzeski, którego no, może kiedyś zaprosimy z wykładem, ten historyk wywiadu, o którym wspominałem, odkrył i opublikował w naszej Polsce, w tym tygodniku takim, materiały z archiwów KGB z Republiki Estońskiej, że obecny patriarcha moskiewski był agentem KGB pseudo Rydygier. No i tu rozumiemy pewne rzeczy, więc tam był taki algorytm. Zniszczyć i odbudować jako pomocniczy aparat państwowy, taki drugiego sortu, na bazie KGB po prostu. U nas
Podobnie zrobili z Solidarnością. Zniszczyć i odbudować na wagę. Ja tak pani odpowiem dyplomatycznie, że Solidarność została stworzona od początku przez tajne służby po to, żeby zniszczyć kontrolę partyjną nad sobą. Bo walka między policją i partią to jest stały motyw historii PRL-u, zresztą w Sojuzie to samo było. I po prostu, ponieważ towarzysz Gierek, jak już pani poruszyła temat, to odpowiem, ponieważ towarzysz Gierek wprowadził skuteczną kontrolę partii nad policją do tego stopnia, że zastępca komendanta milicji do spraw służby bezpieczeństwa co tydzień musiał się meldować u pierwszego sekretarza wojewódzkiego, składać mu raport i odbierać dyspozycję. To się bardzo towarzyszom z SP cholernie nie podobało, jak im się to nie podobało. A jeszcze w dodatku powiem wam, że Gierek to był pierwszy sekretarz KC, który nie był sowieckim agentem. To jest też ciekawa sprawa. I zabronił ministrowi spraw wewnętrznych ujawniać naszą agenturę tajnych służb w Moskwie. To jest w tym wywiadzie, że z Gierkiem on to wspomina. No to teraz państwo rozumieją, kto i po co zorganizował Solidarność. Ona się tylko w 1981 roku stała tak masowa, że się wymykała, czy już może wymknęła spod kontroli ojców założycieli. No i trzeba było wprowadzić stan wojenny, żeby to jakoś uporządkować, no bo inaczej to, jak Ruscy mówią, są w siembarach. No i dalej, w podziemiu, znowu się ta Solidarność zaczęła, no bo tam też bardzo precyzyjnie, pewnych puszczono, nie aresztowano pod kontrolą, innych aresztowano, to była bardzo precyzyjnie przeprowadzona historia. Natomiast w tym podziemiu zaczęło się to już wymykać spod kontroli. Podziemiu to rosło już. W ogóle podziemne struktury jest trudniej kontrolować niż naziemne. I trzeba było zrobić okrągły stół. Inaczej to się już ściśle pod kontrolą. Więc to taka jest prawda, ale to tak na marginesie. W każdym razie sytuacja jest, zresztą ta walka między post-SB i post-partią to trwa nadal. Przecież tajne służby robiły różne psoty w stosunku do SLD, znane z mediów. Oprócz oczywiście wpływu obcych wywiadów, to jest jeszcze inna sprawa, to również był tutaj ten wewnętrzny motyw. Jedynym opracowaniem, w którym się te sprawy uwzględnia w ogóle, to jest ta moja czerwona książka, której tu parę egzemplarzy państwu przywiozłem, niektórzy z państwa już ją mają, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. I ja tam opisuję, dlatego że nasza tajna Liga Narodowo-Demokratyczna miała swoje wtyki. Również w partii oczywiście, ale również w Służbie Bezpieczeństwa, również w wojsku PRL-owskim. I myśmy to obserwowali od środka. Tylko obserwacja uczestnicząca mogła wykryć pewne rzeczy, których w ogóle nie rejestrowano. Śladów tej walki, dokumentalnych potwierdzeń na tą walkę państwo w archiwach IPN-u nie znajdą. Bo jeśli one nawet gdzieś były, to chłopcy od towarzysza Kiszczaka wyczyścili dokładniutko z tego. To trzeba mieć, że tak powiem, zeznania świadków, którzy to oglądali. Proszę państwa, teraz definicja, którą podaje ten podręcznik amerykański. Wojna prowadzona na podstawie psychologicznej. Otóż jest to, cytuję, całkowite lub pozornie całkowite zsynchronizowanie zadań politycznych, propagandowych, wywrotowych i wojskowych i po drugie zastosowanie zdobyczy nowoczesnej psychologii dla osiągnięcia celów politycznych i wojskowych. Nie trudno wskazać, że w PRL-u, Hitler oczywiście to stosował wcześniej, ale w PRL-u też to stosowano. I nawiązując jeszcze do tego poprzedniego cytatu, proszę zauważyć, jeżeli ktoś chciał awansować, czyli wejść do elity w PRL-u,
to musiał wyrzec się wiary. I tutaj znowu, proszę Państwa, a mówię to na podstawie danych z obserwacji wewnętrznej, uczestniczącej. Otóż panuje mit w tej chwili taki, że w ogóle członkom PZPR nie wolno było chodzić do kościoła. To jest mit dzisiejszej propagandy. W PZPR-ze za Gierka było ponad 3 miliony ludzi z rodzinami, to jest no, 10-12 milionów. I teraz, proszę Państwa, było niemożliwe nawet technicznie wymuszenie na tych milionach ludzi, zwłaszcza robotników czy chłopów, żeby się wyrzekli wiary. Ten aparat nawet był za mały, żeby coś takiego wymusić. Było zupełnie inaczej. Otóż według badań wewnętrznych, partyjnych, do których miałem dostęp w tamtych czasach, bo żeby jeszcze Państwo wiedzieli, dokumentacja personalna PZPR-u została w zasadzie całkowicie zniszczona. To jest też ciekawe, że dokumentacja służb specjalnych nie całkiem zniszczona, a partyjna zniszczona. Co wsiem. No i tam były wyniki tych badań, mówiły, że 70% członków PZPR to są praktykujący katolicy. No to jak mogli walczyć z 70% swoich członków? Beznadziejna sprawa, nawet technicznie. Zasada była inna. Nie wolno było uczestniczyć w praktykach religijnych i wyznawać religii kadrze partyjnej, to znaczy etatowi pracownicy aparatu partyjnego, których było wszystkiego kilkanaście tysięcy, nie tak wiele, aktyw kierowniczy oraz, i to jest ważne, członkowie partii z wyższym wykształceniem. Znam przypadek konkretny technika, który był na uczelni pracownikiem technicznym, a więc miał średnie wykształcenie, nie był członkiem PZPR. Więc tam złośliwie urządzano zebrania PZPR w niedzielę o tej porze, co była suma, no żeby już przynajmniej towarzysze ostentacyjnie na sumę nie chodzili. Ci bez wyższego wykształcenia. No a ten technik, jak się zbliżała, no o 12 była suma, jak się zbliżała, wstawa i mówi, towarzysze, przepraszam, ale ja jestem ten nieoświecony, ja mam tylko maturę zwykłą techniczną, ja muszę na sumę. I wcale go z partii nie wyrzucili. Gdyby miał wyższe wykształcenie, to byłoby gorzej. Więc takie były rzeczywiste zasady według podręcznika wojny psychologicznej amerykańskiego, a nie sowieckiego. No, a Stany Zjednoczone zostały, że tak powiem, od dziecka przez masonerię wychowane. No, tu zresztą pan magister wspominał, że na banknocie jednodolarowym jest ta piramida i to takie na czubku oko opatrzności, typowe masońskie symbole. Na naszych banknotach na przykład krzyża Państwo nie znajdą, choć rzekomo, jak Państwo czytają niektóre gazety, to rzekomo w Polsce taki straszny klerykalizm. Ja nie widzę nigdzie krzyża, ani innych emblematów religijnych na żadnym z banknotów. Za to na skrzydełkach orła tutaj czasami są gwiazdki pięcioramienne właśnie, które są również masońskim symbolem. Unia Europejska ma tych gwiazd, sztandar gwiaździsty amerykański, to wszystko są masońskie symbole. No i teraz, proszę Państwa, właśnie, no źródło, oczywiście te symbole mają wymowę, one przypadkowo nie zostały tam komponowane. I teraz, o, mam tu coś fajnego. Może pokazać, ja mam jednodolarówkę, nie każdy. O, niech każdy zobaczy. Wszystko proszę sprawdzać. Ja wzywam Państwa, żeby Państwo nic nie wierzyli w to, co ja mówię, tylko sprawdzali. Dopiero jak się to potwierdzi, przynajmniej częściowo. Proszę bardzo. To jest obiekt kultu religijnego w strefie wpływów amerykańskich. Ale już był szerzony za PRL-u. Przecież towarzysz Gomułka, taki rzekomo ortodoksyjny komunista, zawsze mówił z uszanowaniem, cenne dewizy, tak, potrzebne naszemu krajowi dewizy. Te sklepy PKO to były świątynie tych cennych dewiz. Jeszcze mało brakowało, by śpiewali antyfonem. Święty, święty, święty dolar zielony, prawda? O. Tu proszę bardzo, tu są, to jest masoński. Ale to dopiero w 30 latach prowadzono.
To? W 30 latach. Ale wcześniej były też masońskie symbole. Ale proszę Państwa, a tu mam kserokopię, może tu tak całkiem wyraźnie tego nie widać, ale tu mam kserokopię banknotu 250-rublowego, wydanego zaraz po rewolucji bolszewickiej przez władzę radziecką. O. Jak Państwo myślą, jakie tam są emblematy? Chowam, żeby ktoś nie podpadł. Nie gwiazdka i nie sierpi i nie czerwony kolor. No właśnie takie też nawiasa. Nie takie dwa bardzo masońskie. Po pierwsze jest dwugłowy orzeł carski, tylko łysy goły, bez tych kolory i tych tematów. Na tle, no to może słabo widać, ale w kolorach, bo ja mam drukarkę tylko z czarnym tuszem, ale to w kolorach pięknie wychodzi. Różowy kolor, tak jak socjaldemokraci. I na tle Hakenkreuza, swastyki. To jest pierwszy bolszewicki emblemat. Hakenkreuz. No jak Państwo wezmą pod uwagę, że Lenina przepuścił wraz ze sztabem przez teren Rzeszy generał Ludendorff i sfinansował jego działalność, to jest pieczątka generała Ludendorffa, który również powołał do życia ruch hitlerowski. I tam też mamy pieczątkę Ludendorffa. Później dla zmylenia Empla wprowadzono w Sojuzie inne emblematy. Przy tej okazji, dlaczego orzeł ma dwie głowy? No to carski orzeł. Ale w ten sposób dwie wzięli taki symbol. Bo jest dobry, bo nie ma... Nie, oni wzięli po prostu carski emblemat. Ale po co carski dwie głowy? Normalny ptak to jedno głowy ma. No nie, ale to jest inna sprawa. Chodzi o to, że oni zachowali pewne symbole carskiej Rosji. Dopiero potem je stopniowo eliminowali, znowu zgodnie z amerykańskim podręcznikiem. Pan pyta, skąd się wziął dwugłowy orzeł, a nie jedno? U carski. A, w Rosji carskiej, to ja nie wiem. Ale to proszę zauważyć, że cesarstwo austriackie też miało dwugłowe orzeł. Znaczy ten carski został przyjęty z Bizancjum, bo kiedy ostatni upadek Konstantynopola. Bizancjum był wtedy poślubił córkę ostatniego cesarza i przejął tytuł cara i od razu. No ale to pan z kolei spyta, dlaczego Bizancjum był dwugłowy i tego też nie wiemy. No może ja tak pociągałem sobie po tatogolipsę. Pochodzenie. Bo to jest nienormalne. Nie jest normalne, ale. No może jedna głowa patrzy na wschód, druga na zachód. Jak w tej piosence hitlerowskiej Heute gewähr uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Może no to chodzi po prostu. No właśnie, teraz proszę Państwa informacja może służyć do niszczenia również masy biologicznej. No bo w cybernetyce społecznej dowolny system autonomiczny charakteryzujemy przez jego materiał. W wypadku społeczeństwa to jest no, socjomasa, czyli demograficzna masa społeczeństwa. Energię. Energia to w gospodarce jest przetwarzana i struktura. Czyli relacje. Przede wszystkim relacje, kto decyduje, kto wykonuje decyzje w wypadku społeczeństwa jako systemu autonomicznego. No i ja tutaj pokażę, że można również masę biologiczną, demograficzną niszczyć przy pomocy informacji. I dam przykłady, nie takie odległe tam z czasów cara miłościwego, tylko świeższe. O Holokauście. I tu nam zarazem wyjaśni się sprawa, dlaczegoż to hitlerowcy w stosunku do Żydów zastosowali energetyczne niszczenie w czystej formie, chociaż też tam w getcie były oddziaływania psychologiczne, ale to takie dodatkowe, a w stosunku do Sławian niszczenie informacyjne miało jednak zasadnicze znaczenie. I tutaj mamy bardzo ciekawy dokument źródłowy z 25
listopada 1939 roku zatytułowany Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. Autorami tego opracowania na zlecenie Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, czyli Partii Hitlerowskiej, zrobili to dr Wetzel, kierownik centrali doradczej tego urzędu, oraz dr Hecht, kierownik oddziału dla Volksdeutschów i mniejszości w powyższym urzędzie. I cytat. Opieka lekarska. A dalej. Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące spędzaniu płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Koniec cytatu. Czy ten plan nie jest realizowany w Polsce? No, to zresztą widzimy, dlaczego niszczy się służbę zdrowia. Doktor Hecht się kłania. A dalej, hitlerowski plan polityki depopulacyjnej w stosunku do ludności polskiej przewidywał takie środki. Jak? Redukcję świadczeń chorobowych z tytułu ubezpieczenia społecznego. To jest hitlerowski plan z czasów wojny. Niech ktoś nie myśli, że to plan rządu III RP. Dalej, ograniczenie lecznictwa szpitalnego, zgadza się? Dalej, zawieszenie zasiłków rodzinnych i świadczeń z tytułu macierzyństwa. O, becikowe, jak chciały tam jakieś gremia lokalne wprowadzić już. Ktoś to kontroluje i stwierdził, że nielegalne jest to becikowe. No. Wojewoda. Można mu tylko powiedzieć Hitler. No i tak, no ja to zaraz, proszę Państwa, tu trochę mam skserowane. No nie myślałem, że będzie tyle osób, ale więc będę prosił, żeby to wzięły te osoby, które nie mają dostępu do internetu. A tym, które mają dostęp do internetu, to kolega Wronka prześle na wskazany e-mail, ale da, to jeszcze nie koniec. Dalej, obowiązujący na terenach włączonych do Rzeszy Niemieckiej zakaz zawierania mężczyzn, małżeństw przez mężczyzn w wieku poniżej 28 lat i przez kobiety w wieku poniżej 24 lat oraz całkowity zakaz zawierania małżeństw przez osoby wywiezione do Niemiec na roboty. No proszę Państwa, to się zgadza, nie? Tylko środkami ekonomicznymi się to robi, a nie administracyjnymi. Dlaczego tu jest te 24 lata? Otóż w 1971 roku na takiej interdyscyplinarnej konferencji demograficznej w Jabłonnej ówczesny główny specjalista od ginekologii i położnictwa profesor Roszkowski wyraźnie stwierdził, że optymalny z punktu widzenia biologicznego okres do urodzenia pierwszego dziecka dla kobiety to jest między 20 a 24. Później już można do późnego wieku, nawet rekordziska miała chyba tam kilkunaste dziecko w wieku powyżej 60 lat. I to jest wszystko ok. Ale jeżeli pierwsza ciąża nie jest w tym optymalnym okresie, to prawdopodobieństwo różnych tam powikłań rośnie. I to w istotny statystycznie sposób. Więc Niemcy mieli, widać, dobre ginekologiczne rozpoznanie i tu nieprzypadkowo w tym planie ten wiek się właśnie znalazł. No ale teraz później, w 1942 roku, ten plan rozpracowano obszernie. I dowody na to znajdujemy w zeszytach oświęcimskich. W 1958 roku, numer drugi. Materiały dotyczące sprawy SS Brygady Führera, czyli generała brygady po naszemu Karla Klauberga. Jeden z tych dokumentów dotyczy generalnego planu wschodniego Reichsführera SS i omawia politykę demograficzną. Proszę Państwa, we wszystkich opracowaniach znanych mi dotyczących generalnego planu wschodniego, ten fragment jest notorycznie pomijany. Wielotomowe dzieło wydał profesor Madajczyk na temat polityki hitlerowskiej, również pisał o generalnym planie wschodnim, o tym
Jestem jedynym badaczem, publicystą, który to upowszechnił już w czasach PRL. Znaczy wtedy za Gomułki spalały urodzenia na łeb, na szyję. Myśmy zresztą w naszej tajnej Lidze Narodowo-Demokratycznej te materiały zdobyli dzięki świętej pamięci panu Walentemu Majdańskiemu, to jest starszy brat arcybiskupa seniora Kazimierza Majdańskiego. Tam zresztą w Mumiankach w Instytucie jest taka Izba Pamięci, tam państwo znajdą fotografię pana Walentego. Więc myśmy te materiały upowszechniali i za to trzeba było odsiedzić. Wyrokiśmy dostali. Za Gomułki, nie w okresie stalinowskim. W 60 roku nas aresztowano. Do dzisiaj o w ogóle istnieniu naszej organizacji jest milczenie, bo samo istnienie nasze burzy stereotyp założycielski III Rzeczypospolitej, że to Kuroń, Michnik, no ostatecznie Moczulski, to byli ci pierwsi po 56 opozycjoniści. Jak nas aresztowano, to Kuroń i Modzelewski byli członkami PZPR, Michnik był w młodzieżówce partyjnej i tak dalej. A Moczulski był reżimowym publicystą. I wtedy myśmy pokazywali, że jest realizowany ten plan. Ale już Zagierka w 81 roku, po raz pierwszy to opublikowałem w pracy naukowej, a potem w 74 w mojej książce Cybernetyka Kultury to jest zawarte. Cytat z zeszytów oświęcimskich. Więc cytuję, to jest bardzo ciekawe rozważanie. Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. Koniec cytatu. I dalej on to uogólnia na wszystkie narody słowiańskie, a nawet nie tylko słowiańskie, na wschodzie. I tu znowu cytuję. Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, aby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan. Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmnażania się ludności, jest nagląco konieczne zanikanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, o tu dochodzimy do metod, poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. Należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może też być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów. Przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację.
nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka i tym podobnych instytucji. No tak nawiasem dodam, likwiduje się stopniowo u nas. W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie zapełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody objęłyby ten teren, co również nie leżałoby w naszym interesie. Naszym celem przy wprowadzaniu tych środków jest tylko, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi. Nam, Niemcom, chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy nie był w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w miastach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem ograniczenia rozmnażania się ludności. Powyżej omawiana propaganda i uświadamianie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadzić niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozległe przestrzenie wschodu. Koniec cytatu. I tu tylko dodam, że właśnie zalecenia odnośnie wywożenia przymusowego na roboty przymusowe do Niemiec było takie, żeby wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych, kobiety zamężne, żeby rozwijać małżeństwa. No i zgodnie z tym planem 9 marca 1943 roku w ramach działań przystosowawczych prawodawstwa na naszych terenach do prawodawstwa ówczesnej zjednoczonej pod berłem kanclerza Hitlera Europy był wydany Verordnung, czyli rozporządzenie z mocą ustawy generalnego gubernatora Franka, które wprowadziło pełną niekaralność aborcji dokonywanych przez Polki i przedstawicielki innych niższych narodów. Zwiększono natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich, aż do kary śmierci łącznie. Więc proszę Państwa, jak te różne panie, takie wiecie i panowie też, często po stypendiach w Austrii i w Niemczech, co chyba no, być może jest dziełem przypadku, powiedzmy, czystego, zaprogramowane, że aborcja jest dobrodziejstwem na życzenie. No bo nie można kobiet zmuszać do rodzenia, prawda? Więc będzie walka. Już w lewicy to wprowadzono, że tak powiem, w korelatory osobiste i ludzie tutaj naburzowani, że mają misję właśnie wyzwolić kobiety od przymusu rodzenia. Nie zdają sobie sprawy z tych wszystkich implikacji. No, to ja mówię tak, jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia, no to by się okazało, że prekursorem, dobrodziejem kobiet polskich był kanclerz Hitler i generalny gubernator Frank, bo im umożliwili to dobrodziejstwo aborcji na życzenie, na każde życzenie. No a zarazem byli oni katami dla Niemek, bo Niemkom zabraniano lekarz za zrobienie aborcji, jak to się teraz nazywa, wtedy to się nazywało spędzanie płodu, ale po naszemu to jest zabijanie dzieci nienarodzonych po prostu, po polsku, to szedł co najmniej do obozu koncentracyjnego. I takie były zalecenia Ministerstwa Zdrowia. No myśmy na to wskazywali w czasach Gomułki. Ekipę Gierka się udało przekonać. Ja muszę powiedzieć, że osobiście dotarłem do odpowiedniego wydziału KC. Te materiały przedstawiłem i mówię, drodzy towarzysze, przecież to jest akcja demograficznego zniszczenia komunizmu. Jak komunista może coś takiego tolerować? Zwłaszcza, że to inspirują burżuazyjne, masońskie organizacje. Ach, niemożliwe, myśmy nie wiedzieli. No to ja im takie wykłady robiłem, jak tu dziś Państwu dosłownie. Jeszcze, proszę Państwa, mam tu w ręku dowód rzeczowy, żebyście wiedzieli, że posługuję się tymi notatkami, które
jako zapraszany specjalnie prelegent, ale tylko niestety przez niektóre nieliczne organizacje partyjne te wykłady tam robiłem. Teraz rozumiecie, dlaczego partię zlikwidowano, bo ona się już za bardzo polszczyła, PZP. I to, co ja mówię, jest cholernie niewygodne dla obecnego reżimu, dla jego mitu założycielskiego. W PZP się toczyła walka między zdrajcami, płatnymi lub bezpłatnymi, i skrzydłem polskim. Ja brałem udział w formowaniu, takim programowaniu psychologicznym tego polskiego skrzydła. To jest dowód rzeczowy, stare notatki. A proszę Państwa, nie chciała wierzyć jedna amerykańska dziennikarka. Mówi, jakie mam na to dowody? Dałem jej kserokopię moich artykułów w tym stylu w Trybunie Ludu. Cała seria artykułów w Walce Młodych, Młodzieżówki, w czasach Gierka, bo za Gomułki za to siedziałem. I znowu wrzucanie całego tego okresu do jednego worka, to jest pseudoinformacja dysymulacyjna, mówiąc żargonem cybernetycznym. Za Gierka już byliśmy o krok od wprowadzenia kar za zabijanie dzieci nienarodzonych, czyli zniesienie tego, że się dopuszcza ze względów społecznych. Tylko towarzysze powiedzieli, my byśmy chcieli, żeby posłowie katolicy to zgłosili, bo to wtedy będzie korzyść polityczna, że my idziemy na rękę Kościołowi. Już byli gotowi do tego. No, to jest zrozumiałe, no chcieli mieć z tego też jakąś polityczną korzyść, to byli politycy zawodowi. I proszę sobie wyobrazić, że ci, jak myśmy ich nazywali, reżimscy katolicy, nie chcieli. A, bo to ciemnoobrona, takie pierdoły za przeproszeniem, gadali i nie chcieli. No to mówię, to no, my nie możemy być bardziej katolicy jak katolicy posłowie. Ale to ja już wtedy miałem dowód, co to są za katolicy. Ja tak mówię złośliwie, to są takie katoliki, co przed wojną 200 solonych do beczki wchodziło. Tak już to ze znaku byli, tak? No to takie śledziki, to się przed wojną. Ze znaku, tak? No tylko tak. No tam. Et consortes. Mazowiecki spółka. No, Państwo widzieli ten popłoch wczoraj. To już teraz to jest trywialne. Jak ktoś obejrzał ten film, to już sprawa jest oczywista. A wtedy to dla nas było odkrycie pewnego rodzaju, czy przynajmniej materiał dowodowy. Więc proszę Państwa, ja tutaj oczywiście, no nie myślałem, że będzie tyle osób. Niektóre osoby mają, bo my na tych kursach, jak ja to nazywam, podchorążówki, EFATy, czyli szkoły oficerskiej, to już ci, co uczestniczyli, to już to mają. No to jest uwaga, agresja demograficzna, to jest krótka ulotka. Ten obszerniejszy materiał jest w mojej książce, którą może tutaj wznowimy, tą, prawda, o której wspominałem, ale w ogóle póki co to pan Wronka prześle, to jest strona 137-138 na tej dyskietce, którą pan ma, a to proszę ewentualnie rozdać, ale proszę, to jest dla osób, które nie mają tego i nie mają internetu, bo przez internet też to oczywiście poślemy. Proszę Państwa, teraz jeszcze jedna sprawa. To jest taka moja książka, Historia systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego w kolorach odpowiednich. Czarny jak sutanna i fioletowy, fiolet biskupi z kolorach odpowiednich. Otóż proszę Państwa, ja tu między innymi opisuję metody, którymi masoneria francuska w okresie III Republiki, o, trójka, trzecia RP, trzecia Republika Francuska, taka przypadkowa zbieżność numerów, jak walczyła z Kościołem katolickim. To jest bardzo ciekawa rzecz. Zresztą po raz pierwszy to opublikowałem również w czasach PRL-u w mojej książce Tajemnice mafii politycznej, która wyszła w 1978 roku, a zdradzę już dziś tajemnicę, że wyszła tylko dzięki temu, że Liga Narodowa Demokratyczna w tym czasie miała swoją wtykę, no, swego tajnego współpracownika, który był jednym z zastępców szefa kancelarii Gierka. I to jest jego zasługa. On zresztą niestety 3 lata potem zginął w dziwnych okolicznościach, ale to jest osobna zupełnie sprawa. W każdym razie to jest jego. Nie ujawniam nazwiska, bo rodzina żyje i nie wiem, czy by sobie życzyła, żeby akurat
w obecnym reżimie tego rodzaju zasługę przypominać. Też mogli mieć jakieś przykrości. Mniejsza z tym, tylko pokazuje szczebel, a tych zastępców było więcej, więc to nie identyfikuje człowieka. Więc proszę sobie wyobrazić, że wskazali w tej książce, tu cytuję, że obrońcy kapitalizmu zaczęli na szeroką skalę pod koniec XIX wieku, na początku XX, stosować taktykę serwowania szerokim masom produktów zastępczych postępu społecznego. Na przełomie XIX i XX wieku burżuazja zastosowała dwa takie podstawowe produkty zastępcze. Socjalreformizm, to dziś socjaldemokracja, i walkę z kościołem katolickim. W ich rozpowszechnianiu brali udział wolnobularze. No, państwo rozumieją, że po tym wstępie już cenzura mogła puścić dalszy ciąg. No i w tym czasie, kiedy właśnie wychowankowie lóż masońskich przejęli władzę we Francji, to jest koniec XIX wieku, początek XX, zaczęto rozdmuchiwać tak zwany antyklerykalizm, który miał służyć do odwracania uwagi robotników od kwestii społecznej i złagodzenia tą drogą walki klasowej, i dokładnie w tym samym celu jest używany. I teraz proszę posłuchać, tu cytuję swoją książkę, ale oczywiście opierałem się na materiałach źródłowych. W 1899 roku prezydentem Francji został Émile Loubet, który na premiera powołał senatora Waldeck Rousseau, w którego gabinecie obok socjalisty Milleranda zasiadał generał Galifet, sławiony krwawym stłumieniem komuny paryskiej. Kampanię zmierzającą do osłabienia i wyeliminowania wpływów kościoła katolickiego we Francji rozpoczęto w tym czasie od zainicjowania przez Waldeck Rousseau w 1899 roku dekretu Kongregacja. To jest według tego podręcznika wojny psychologicznej doprowadzenie do eliminacji z życia publicznego. No, rozdział kościoła od państwa, skąd my to znamy? Według burżuazyjnych recept. Ja znowu jako ten lektor na zebraniach partyjnych mówię, towarzysze, kto tym steruje? No nie komuniści przecież, to masoneria, która jest wrogiem zarówno komunizmu, jak i kościoła katolickiego. I ci, co, towarzysze, co chcą walczyć z kościołem, to są marionetki imperializmu i masonerii. No, czyli tam jest, no, można powiedzieć, zdziwienie. I zastanawiali się, kim jest ten posesji. Wojna psychologiczna. Wojna psychologiczna. Ja sam też stosowałem oczywiście, ale to jest prawda, co mówiłem akurat. Tylko z tej prawdy wybrałem to, co było, ale państwu to też przytaczam, żeby państwo wiedzieli, jak to było. I teraz sfery liberalno-wolnomularskie przypuściły ostry atak na duchowieństwo i instytucje kościelne. No zawsze w kadrę się najpierw uderza, proszę państwa. Co robili bolszewicy? Naszą kadrę mordowali. Co zresztą jest dowodem słabości w wojnie psychologicznej. Bo pierwszym zamiarem było nawerbować tam wśród naszych oficerów jak najwięcej agentów. Z każdym internowanych oficerów były prowadzone rozmowy werbunkowe przez najlepszych specjalistów z NKWD albo GRU ewentualnie. No i nic z tego nie wyszło. I ten mord był dowodem turańskiej bezsilności w wojnie mózgu. Zresztą, jak to powiedziałem na konferencji międzynarodowej Rosjanom, którzy mnie pytali, jak ja oceniam radzieckie służby informacyjne, ja mówię, do niczego, to jest dowód. No, że to zbrodnia, to jest oczywiste, zresztą swoich oficerów też namordowali, co niemało, i to też elitę Armii Czerwonej mordowali, ale mówię, to jest wasza sprawa wewnętrzna. Natomiast tu jest dla mnie, jako fachowca, dowodem bezsilności. I mówię, co te służby warte najpierw dopuściły do rozwalenia Imperium Carskiego przy pomocy metod wojny psychologicznej, a teraz do rozwalenia Imperium Radzieckiego. No i cóż z tego, że towarzysz bywszy major, czy tam podpułkownik Putin boleje, no co on w tych służbach był i nie umiał zapobiec. No to gawno nie robicie. Ja patrzę, że to nie jest z pozycji wrogich do Związku Radzieckiego, obiektywnych. Ja po prostu oceniam skutki. No i teraz
Ustawa z 1901 roku stanowiła, że zgromadzenia zakonne, no bo zakony to są komandosi w wojnie informacyjnej, tych się najbardziej wrogowie boją. Z całym uszanowaniem dla duchowieństwa diecezjalnego, ale na komandosami to są zakony. Znowu mówię to jako fachowiec, tylko od strony socjotechnicznej, nie chcę tu nic ujmować nikomu. Więc ustawa z 1901 roku stanowiła, że zgromadzenia zakonne muszą uzyskać dla swej działalności zezwolenie aktem ustawodawczym, czyli uchwałą parlamentu. W większości wypadków zezwoleń takich odmówiono, no oczywiście. Tak w PRL-u odmawiano też różnych zezwoleń Kościołowi. To jest ta metoda. W 1902 roku premierem został Emil Combe, który wykorzystał ustawowe uprawnienia i w 1904 roku odebrano zakonnikom prawo nauczania młodzieży i zamknięto około 3000 szkół prowadzonych przez zakony. To nie w Rosji Sowieckiej, ani w PRL-u. W demokratycznej Francji. Wolnorynkowe, liberalne, etc., etc. Heisewer. I dalej cytuję. Wywołało to zamieszki. Przeciwko demonstrantom Combe wysłał policję. A gdy ta nie poradziła sobie, posłał przeciw demonstrantom wojsko. Oficerowie jednak odmówili wykonania rozkazu użycia broni przeciwko tłumom. No zresztą większość oficerów armii francuskiej to byli katolicy wtedy jeszcze. Wówczas minister spraw wojskowych, generał Audre, zaczął stawiać oficerów przed sądem wojennym w demokratycznej Francji. Doprowadziło to do zerwania stosunków dyplomatycznych z Watykanem i faktycznie niemalże delegalizacji Kościoła. A o tym się nie wie, proszę mi powiedzieć. No teraz, kto w Kościele o tych sprawach wie? A ja na zebraniach partyjnych mówię, o, według tych algorytmów się teraz w Polsce zwalcza Kościół i to robi burżuazyjna organizacja masoneria, do której należenia członkom partii zabronił już Kongres Kominternu w 1922 roku. No nie mówiłem, że na wniosek Trockiego, bo on był też źle widziany, ale to już był zamek socjotechniczny z mojej strony. No i później dalej. W 1905 roku wypowiedziany został konkordat, ten jeszcze zawarty za Napoleona w 1801 roku i uchwalona została ustawa o rozdziale Kościoła od państwa. To dziś się przyjmuje jako oczywiste, a to zostało wymuszone, nawet kazano strzelać ostrą amunicją do tłumów, proszę państwa, w demokratycznej, liberalnej, wolnorynkowej Francji, a jakże. No i co dalej? Państwo przestało uznawać istnienie we Francji Kościoła jako legalnej instytucji prawnej. To nawet w PRL-u do tego nie doszło. Ale zrzekło się wszelkiego wpływu na obsadzanie stanowisk kościelnych. No, PRL chciał mieć wpływ i zachował, więc może dzięki temu bardziej był tolerancyjny. Tylko starał się oczywiście werbować duchowieństwo na tajnych współpracowników. To już jest metoda rosyjska, oczywiście. Ale o tym naturalnie na zebraniach partyjnych, o tym fragmencie nie mogłem mówić, bo więcej nie był zaproszony. Majątki i budynki kościelne, a więc kościoły, klasztory, seminaria, miały przejść na własność stowarzyszeń wyznaniowych. Papież Pius X encykliką 11 lutego 1906 roku zabronił katolikom tworzenia takich zrzeszeń. Większa część majątku kościelnego uległa więc konfiskacie. To znowu jak PRL. No i teraz, co jest ciekawe, że burżuazja francuska spodziewała się przy pomocy tej walki z Kościołem odwrócić uwagę od przeciwieństw społecznych, od wyzysku, no powiedzmy ściśle, ale w 1904 roku poseł Villeneuve ogłosił rewelacyjną wiadomość, że generał Audre, czyli minister obrony narodowej, ten, o którym żeśmy wspominali, przy awansach oficerów posługuje się fiszkami nadsyłanymi przez loże wolnomularskie. Niedługo potem Figaro ogłasza, że minister André posługuje się dwoma zbiorami fiszek, nadsyłanymi mu potajemnie przez Wielki Wschód.
Jeden zbiór nazywa się Koryntem i zawiera dane personalne oficerów, którzy mają być awansowani. Drugi zbiór nazywa się Kartaginą i zawiera dane personalne oficerów, którzy nie mają być awansowani, lecz usunięci z wojska. Figaro ogłosiło treść takich fiszek, w których były m.in. informacje, kto z oficerów posyła dzieci do kościoła, skąd my to znamy, i kto na przykład był obecny na pierwszej komunii swych dzieci. Wywołało to wielki skandal, a Andrzej musiał podać się do dymisji. I kto go zaatakował? To jest też ciekawe. Socjaliści. Socjaliści w tym czasie twierdzili, że cała ta walka z Kościołem katolickim była po prostu manewrem burżuazji, który miał odwrócić uwagę mas od walki klasowej. Liberalna burżuazja woli w tym czasie swą postępowość wykazywać za pomocą walki z Kościołem niż poprzez istotne reformy ustroju społecznego, o które walczą socjaliści. Wolnomularze wówczas wychodzą naprzeciw tym dążeniom burżuazji. No to oczywiście jest taki szczebel taktyczny, operacyjny rozumowania, bo na szczeblu ideologiczno-strategicznym oczywiście masoneria jest antykościołem i ma jako główne zadanie, co można znaleźć choćby w opracowaniu świętego biskupa Pelczara na temat masonerii, głównym zadaniem masonerii jest niszczenie kościoła naszego. To jest na tym najwyższym szczeblu. Oczywiście socjaliści analizowali to na szczeblu taktyczno-operacyjnym, ale można powiedzieć, że też pewne rzeczy wykryli z tego szczebla. No tak jak powiedzmy oficer tam w okopach widzi mniejszy horyzont, ale przyjaciela dostrzega. Więc proszę Państwa, teraz na zakończenie mogę powiedzieć, że te wszystkie metody masońskie, wypraktykowane we Francji, były wykorzystywane przeciwko Kościołowi w PRL-u i są nadal wykorzystywane, choć no teraz jest to nieco trudniejsze, no bo okazało się, że cała ta walka w okresie PRL-u była nieskuteczna, nawet była przeciwskuteczna i teraz się idzie na coś innego, coś nowego, mianowicie rozmywanie Kościoła. Przecież główną istotą ideologii masońskiej jest walka z wszelkimi dogmatami, walka z dogmatyzmem, o to się przyjęło. Dogmatyczne skrzydło w PZPR-ze zwalczano. No oczywiście zgodnie z tą terminologią można powiedzieć, że te moje prelekcje wzmacniały dogmatyczne skrzydło partyjne, które chciało się porozumieć z dogmatycznym skrzydłem Kościoła katolickiego. No, ale oczywiście postępowcy po jednej i drugiej stronie robili co mogli, żeby to uniemożliwić. Proszę Państwa, i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że masoneria w myśl walki z dogmatyzmem stara się rozmyć wszelkie wartości, bo dogmaty z wartościami są ściśle sprzężone. One wyrastają z pewnych wartości. Zwalczanie dogmatów rozmywa wszelkie wartości. Etyczne przede wszystkim, indyferentyzm etyczny, czyli demoralizacja. I proszę Państwa, w tej chwili już się nawet rozmywa prawdę. A ten proces się zaczął w czasach, kiedy partyjny, polityczny nadzór nad nauką przejął w ramach podziału kompetencji w biurze politycznym i sekretariacie KC towarzysz Jakub Berman. I w tym momencie pod hasłem wprowadzania marksizmu zaczęto niszczyć wszystkie te elementy nauczania w szkole średniej i nauki w szkołach wyższych, które uczyły samodzielnego myślenia. I w ramach tego przede wszystkim z liceum usunięto propedeutykę filozofii. Przecież nie wiem, czy Państwo wiedzą, że przed wojną, według programu po reformie Jędrzejewicza, w dwuletnim liceum przez dwa lata była propedeutyka filozofii w wymiarze 3 godziny tygodniowo. To jest bardzo dużo. Z czego 2/3 było przeznaczone na logikę, a więc zasady myślenia samodzielnego, a 1/3 na psychologię. Troszkę jeszcze do tego było historii filozofii, przy czym
na przykład profesor Tatarkiewicz postulował, żeby zwiększyć z 3 do 4 godzin i dodać jeszcze o 1/4 w tym wypadku historii filozofii. Więc takie były tendencje. Oczywiście w ramach reformy, którą dokonano dokładnie potem, jak towarzysz Berman po kongresie zjednoczeniowym i powstaniu PZPR objął kontrolę nad tym. No właśnie muszę powiedzieć, że jak to o tym opowiadałem na zebraniach partyjnych, to pytali, czy towarzyszu docencie, a czy Jakub Berman to Żyd? Ja mówię, nie skończysz tego, brat. Adolf Berman to Żyd. I śmieli. Tak, tak, Jakub Berman jest stryjem towarzysza, kandydata na prezydenta Borowskiego. Z tym, że pan Borowski się już urodził jako Borowski. On nigdy się nie nazywał Berman. Zresztą bardzo nie lubi, jak mu wypominać to pokrewieństwo. Zdaje mu się, nie dziwię. Chociaż z tym Jakubem to w ogóle też sprawa nie jest wcale taka prosta, bo ja zacząłem analizować jego życiorys. To wiecie, co tam znalazłem, że był asystentem w Głównym Urzędzie Statystycznym przed wojną. Miał wyższe wykształcenie, oczywiście bardzo zdolny człowiek. I był członkiem Komunistycznej Partii Polski. W ogóle nie był represjonowany przez władzę. Mało tego, proszę Państwa, przed wojną GUS mieścił się w pionie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Skądinąd wiemy, że policja nasza pierwszorzędnie kontrolowała w latach 30. komunistyczną partię. No więc na jakiej zasadzie towarzysz Jakub mógł w GUS-ie pracować, czyli w MSW? No, jakbyśmy to powiedzieli, chyba jest człowiekiem z Tewiańskiego placu, czyli jak to się teraz nazywa Tewiakiem naszej służby śledczej, no ale to, to była Polska niepodległa, no to właściwie była to jego zasługa. Państwo widzą, ja tu staram się maksymalnie obiektywnie podchodzić do niego, no tym niemniej po wojnie niszczył pewne rzeczy i to jest też jego zasługa ze znakiem minus. Usunięto właśnie propedeutykę filozofii niestety. I ja byłem pierwszym rocznikiem, który już tego nie miał. Muszę powiedzieć, że długi czas miałem kompleks w stosunku do starszych kolegów. Uważałem się za półinteligenta i uważałem za prawdziwych inteligentów. No później starałem się uzupełnić trochę te luki wykształceń już samodzielnie. Proszę Państwa, no i dlatego przedwojenni nasi inteligenci umieli samodzielnie myśleć i naprawdę samodzielnie dochodzili do swoich przekonań. I dlatego byli zupełnie odporni na te manipulacje NKWD, którym byli poddawani choćby w obozach jenieckich, zapłacili za to w końcu życie. Mam zresztą ciekawą relację, proszę Państwa, dotyczącą mego ojca, który w 1939 roku dowodził 18 Dywizją Piechoty Łomżyńską, która walczyła z korpusem Guderiana. Dostał 5 kul z karabinu maszynowego, ale przeżył. I został w Białymstoku w szpitalu. Przy czym trzeba powiedzieć, że Niemcy z Wehrmachtu go bardzo elegancko potraktowali. Generał Leutnant von Wiktorin przyszedł do szpitala polowego i składał memu ojcu gratulacje. W rozkazie dziennym niemieckiej armii mój ojciec był stawiany niemieckim oficerom za wzór oficera liniowego. No i później Niemcy od komendanta wojennego radzieckiego wzięli zobowiązanie, że wystawi przepustkę do generalnej guberni. Ojciec wyszedł ze szpitala, zgłosił się do tego komendanta wojennego i trzeba powiedzieć, że ruski soldat wywiązał się z zobowiązania i wystawił taką przepustkę. No ale na przejściu granicznym w Brześciu nad Bugiem NKWD oczywiście miało gdzieś również własną armię, przecież oni byli specjalistami od mordowania również własnych oficerów. No i przepustkę odebrali. Ostatnie relacje mam z więzienia w Brześciu. Współwieźnia, opublikował to później w zeszytach historycznych w Paryżu. No i tam jest relacja, jak z nimi też oficerowie, prawdopodobnie GRU, prowadzili rozmowy. I mojego ojca wzięli na taką rozmowę i powiedzieli, że ponieważ jest jednym z bardzo nielicznych wyższych dowódców, którzy mają doświadczenie bojowe z walk z dużymi związkami pancerno-motorowymi niemieckimi, więc
żeby się podzielił tymi doświadczeniami, bo przecież prędzej czy później Armia Czerwona będzie też walczyć z Niemcami, więc imię wspólnych interesów. No co mój ojciec powiedział, że podzielić się tego rodzaju doświadczeniami mogę tylko za zezwoleniem polskiego rządu, który wtedy przebywał we Francji. No i tym samym Miszczę już podpisał na siebie wyrok śmierci, czyli poległ w walce informacyjnej, w walce o tajemnicę wojskową. Bo prawdopodobnie, gdyby poszedł na tę współpracę, no to byłby najwyższym oficerem współpracującym. Berling był tylko podpułkownikiem, dowódcą pułka, mój ojciec dowódcą dywizji, no i być może przyszedłby z Armią Czerwoną tutaj na czele armii Jana Berlinga, by się nazywała Armia Koseckiego, no ale ja bym nie był tym zachwycony, powiem szczerze, gdyby się tak stało. I czcie mego ojca właśnie za to, że postąpił tak, jak postąpił. Dokładnie. Pamiętam, że jak na obchodach tam pod Łomżą w pułku imienia mego ojca, który zresztą przez rząd Buzka został zlikwidowany, nawiasem mówiąc, przyjechał biskup z Łomży i tak żeśmy rozmawiali, to biskup mówi, ale chyba pan woli mieć takiego ojca jak pański ojciec, niż jak późniejszy generał Berling. Ja mówię, zdecydowanie tak. Więc proszę państwa, to jest właśnie podstawa. Najważniejszym elementem w wojnie psychologicznej, podsumowując, jest po pierwsze dobre rozeznanie, więc ratio, a po drugie morale. Wszelkie działania demoralizujące, bo choćby takie jak opisane w tych materiałach himmlerowskich, to jest przygotowywanie gruntu pod napad psychologiczny. I my jesteśmy w tej chwili poddani działaniom, nazwijmy to po imieniu, obcych agentur, które demoralizują i dezinformują nasze społeczeństwo. I uważam, że bez zrozumienia tego faktu i bez nauczenia się skutecznych metod przeciwdziałania, a dając te przykłady z mego doświadczenia, chciałem państwu pokazać, że można również stosować te metody przeciwko naszym wrogom. I trzeba się tylko tego nauczyć. No mam spore doświadczenie, bo od 1958 roku na froncie tajno-jawnym działam i chętnie się podzielę tą wiedzą, bo proszę państwa, sekty również stanowią element przygotowania psychologicznego przez obce wywiady. I niedawno, w tym roku, prasa doniosła o takiej sekcie o nazwie Boindra, która dotarła aż do premiera Millera. Tutaj kolega Ronka pokazywał rozporządzenia jeszcze wówczas ministra Millera, otwierające szeroko drzwi dla sekt. Jak się nie zrozumie tego, że za tym wszystkim stał wywiad, w tym wypadku niemiecki, to nie Stasi, tylko Bundesnachrichtendienst przede wszystkim, to musimy sobie zdawać sprawę, że będziemy tylko leczyć objawowo, a nie przyczynowo. Proszę państwa, nasze w tej chwili tajne służby, no to jest atrapa właściwie. My w przyszłości, w niepodległej Polsce będziemy musieli odbudować no, służby na tym poziomie, co nasza przedwojenna dwójka. Mogę tu z dumą powiedzieć, że mój stryj, brat rodzony mego ojca, kapitan Stanisław Kosecki, był właśnie oficerem drugiego oddziału. I nawet wiedział, kiedy umrzeć. Umarł w 1944 roku. Nie doczekał. A zawsze ludzie, dobry oficer dwójki, to nawet wie, kiedy umrzeć. Trzeba. W każdym razie, a działał na odcinku wschodnim oczywiście, bo jeszcze w POW był później w polskiej misji wojskowej przy sztabie generała Denikina. To mi się przypomniało, bo teraz Denikin jest uczony w Rosji, bo tam właśnie mój stryj był oficerem w tej misji wojskowej, czyli musiał mieć duże zaufanie wodza naczelnego. No i proszę państwa, tu trzeba rozumieć, że jest to planowe, zorganizowane działanie według określonych metod. Najpierw trzeba poznać te metody, a później trzeba się nauczyć przynajmniej niektóre z nich stosować w obronie. Nie zalecam do stosowania agresji, bo my nie agresory, ale na zakończenie powiem taką anegdotę jeszcze z dawnych lat, że leciał samolot i trzech
lotników czy pasażerów, to wszystko jedno się uratowało. Była katastrofa, oni się uratowali nad Afryką i tam dopadli ludożercy, którzy chcieli stworzyć świeżą strawę. No ale ludożercy byli bardzo kulturalni, więc był taki zwyczaj, że przed ugotowaniem każdy z tych ludzi, z tych przyszłych potraw miał prawo jakieś życzenie wypowiedzieć, jeśli to możliwe, to życzenie zostanie spełnione. Był Francuz, Polak i Rosjan. Więc Francuz mówi, no ja bym się chciał przespać z kobietą. Proszę bardzo, spełnij. Polak mówi, no chciałbym się chociaż wódki napić, żeby już po pijanemu nie będę odczuł. Proszę bardzo, dali mu wódki, ile chciał. A Rosjanin mówi, ja bym chciał, żeby wasz kacyk mnie kopnął w żoku. Dziwne życzenie, ale proszę bardzo, kacyk wziął, kopnął. Rosjanin wyjął nagan, zastrzelił kacyka, zastrzelił szamana, reszta uciekła oczywiście, bo uznała, że to jakieś czary. No i ten Polak i Francuz mówią, no słuchaj, dlaczegoś ty wcześniej tego nie zrobił? Mówi, my nie agresory. Z tym dialogowym, no teraz jest modne wszystko złe mówić o Rosjanach, a ja dialogowo zakończyłem.